Nie piłam dzisiaj nic przez cały dzień. Okej, okay. Cześć kochani, tutaj Emcia, witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki. A dzisiejszy odcinek to będzie podsumowanie czytelnicze czerwca, czyli wrap-up czerwcowy. Witam się z wami w nowym kadrze. Się fleksuję po prostu, tak? Tą piękną lampką z Kei, która ma to takie, że można jej zmienić. Jezus Maria, to przez tą wodę, przepraszam. Że można jej zmienić to, natężenie światła. I jest bajer. No i ogólnie tutaj sobie zrobiłam taki kącik wakacyjny, w którym będę czytać książki, żeby sobie, żeby nie być cały czas nie siedzieć na łóżku, bo to jest zasadniczo miejsce, w którym ja spędzam bardzo dużą część swojego życia, kiedy przebywam w tym pokoju, jeśli nigdzie gdzieś tam, wiecie, nie wychodzę. Więc, żeby trochę zmienić tutaj przestrzeń, no to będę tutaj urzędować, więc też nagrywam właśnie w tym miejscu dla was film. No ale przejdźmy już do książek, które przeczytałam w czerwcu. Były cztery takie książki i tym razem no poszło mi lepiej niż w maju, bo to jednak były cztery książki, a nie trzy. Plus w maju wszystkie te trzy pozycje to były audiobooki, a w czerwcu udało mi się przeczytać nawet dwie książki w papierze i dwie w e-booku, więc nie jest najgorzej. I zacznijmy sobie od Loveless Alice Osman, czyli pierwszej książki, którą przeczytałam i przeczytałam ją w e-booku. Tutaj macie w kolejną okładkę. Ja wam coś tam o niej napomknęłam w tym filmie, w którym polecałam książki na Pride Month, więc teraz powiem tak więcej. Główną bohaterką jest tej Georgia, która przeprowadza się z rodzinnego miasteczka, ponieważ wyjeżdża na studia i mieszka w akademiku w tym miasteczku studenckim. I to jest w ogóle jedna z rzeczy, która mi się podoba bardzo w tej książce. Czyli, że mamy to miasteczko studenckie, które jest takie niewielkie i mimo, że tam jest kilka jakichś tam klubów, pubów i różnych takich rzeczy, gdzie ci studenci sobie imprezują, robią melanż i w ogóle jest super, to jednak Georgia za bardzo tam nie chodzi. Ona chodzi ze swoimi znajomymi do jakichś takich małych kawiarni i w ogóle, i to ma taki, uważam, bardzo fajny klimat. Natomiast głównym takim planem Georgii na te studia jest to, aby przeżyć te wszystkie rzeczy, które powinno się przeżyć w tym wieku takim nastoletnim, tudzież na studiach, czyli chce ona się zakochać, bo nigdy nie była zakochana tak naprawdę, tam przeżyć pierwszy pocałunek, chce poznać jakichś nowych ludzi i tak dalej. I tak naprawdę książka opiera się na tym, że mamy tutaj przedstawioną drogę Georgii do odkrywania jej tożsamości, dlatego że jest ona osobą aromantyczną i aseksualną i mamy cały ten proces i proces poznawania siebie tak naprawdę. Także myślę, że to jest szczególnie ważna książka właśnie dla osób, które również identyfikują się jako osoby aromantyczne i aseksualne. Może im dać takie duże wsparcie, bo jednak mamy tutaj bohaterkę, która właśnie tak jak mówię, tą samą, całą swoją drogę do odkrycia tej tożsamości przebywa na kartach tej książki. No i książka mi się ogromnie podobała. Myślę, że trafi do najlepszych tego roku, to po pierwsze, a po drugie stała się jedną z takich moich comfort books. Bardzo mi się w ogóle podoba, w jaki sposób jest ona napisana, chociaż to jest dosyć ciekawe, bo na tą chwilę przeczytałam trzy książki Alice Osman, czyli Radio Silence, Loveless i przeczytałam też Pasjansa, o którym będę wam mówić również w tym filmie. I każda z tych książek jest trochę jakby napisana przez inną osobę. Myślę, że to jest po prostu kwestia tłumaczenia, bo jednak każda z tych trzech pozycji została wydana przez inne wydawnictwo i przetłumaczona przez inną osobę. I z tych trzech pozycji Loveless czytało mi się chyba najlepiej. Także chciałabym też pochwalić tej książce tłumaczenie, bo tutaj ono wypada moim zdaniem najlepiej. Tak wnioskuję po tym, że po prostu najlepiej mi się tą książkę czytało. Jakoś tak najbardziej swobodnie to wszystko wypadło, tak naturalnie i nie czułam tutaj żadnych zgrzytów, tak jak na przykład w Radio Silence, czy w sumie w Pasjansie też. To jest pierwsza kwestia. Następną rzeczą jest to, że mamy tutaj bardzo dużo przemyśleń Georgii na temat ważności relacji romantycznych w naszym życiu, jakichś tam związków i tak dalej, ale nie tylko ważności, tylko ogólnie na temat relacji romantycznych. I jest to oczywiście związane z tym odkrywaniem przez nią tej swojej tożsamości. Natomiast mimo, że ja nie identyfikuję się jako osoba aromantyczna czy aseksualna, to jednak sporo z tych jej przemyśleń odpowiadało moim myślom i dużo tutaj było takich bardzo trafnych spostrzeżeń głównej bohaterki, z którymi mogłam się utożsamić, albo które popchnęły mnie w stronę jakichś tam głębszych rozważań. I to, co też na pewno w tej książce jest fajne, to jest to, że Georgia jest taką osobą, która oglądała i czytała bardzo dużo historii romantycznych i która zawsze liczyła, że będzie miała tego swojego tam
księcia z bajki, że jedna z tych historii, o których czytała, czy które oglądała, które kończą się happy endem i tam mamy jakąś dwójkę bohaterów, którzy są razem w szczęśliwym związku, że ona też stanie się bohaterką jednej z takich historii i w momencie, kiedy odkrywa, że jest aromantyczna i aseksualna, to jej świat w tym aspekcie trochę się wali i ona ma takie myśli, czy będzie w takim razie w ogóle mogła być szczęśliwa, bo jednak to zawsze było w jakiś sposób jej takim marzeniem, żeby się zakochać, żeby znaleźć tą swoją drugą połówkę i tak dalej. Natomiast na końcu dochodzi ona do wniosku i uważam, że to jest bardzo fajne, że popkultura bardzo nam narzuca to, że miłość, bycie w związku czy małżeństwo to jest coś, do czego powinniśmy dążyć, że to jest nasz cel w życiu, że to powinien być sens naszego życia i coś, bez czego absolutnie nie będziemy w stanie być szczęśliwi i bez czego nasze życie tak naprawdę nie będzie miało sensu, nie będzie pełne, a przecież możemy być szczęśliwi, nie będąc w związku, a mając wokół siebie innych ludzi, mając wokół siebie rodzinę, ale przede wszystkim przyjaciół, przyjaciół, którzy nas wspierają, którzy zawsze koło nas będą, przyjaciół, z którymi może nas łączyć równie silna więź, jak z osobą, z którą jesteśmy w związku, którą kochamy. To będzie relacja innego typu, ale wciąż może być tak samo silna, mocna i tak dalej. Tym bardziej, że jednak też również w popkulturze mamy dużo związków, które się bardzo szybko rozpadają, a jednak przyjaźnie przeważnie, też pokazane właśnie w tych samych książkach czy filmach, trwają przeważnie dłużej, takie mam spostrzeżenie. Czy ja właśnie powtórzyłam przeważnie i przeważnie, jak tak to przepraszam, jakoś się to może wytnie. I no właśnie, możemy mieć przyjaciół praktycznie, którzy są z nami praktycznie przez całe życie, na przykład od podstawówki, nie? Jesteśmy dorośli i dalej mamy tych ludzi wokół siebie. I dlaczego to nie może być naszym spełnieniem w tym aspekcie relacji międzyludzkich, w tym aspekcie naszego życia. Okej, to było trochę takich moich rozważań, które nie wiem, czy was jakoś szczególnie interesują. Natomiast to mi się jeszcze w Loveless podobało. Na pewno to, że mamy tutaj dużo postaci queerowych, mamy oczywiście główną bohaterkę, mamy też na przykład Sunila, który jest osobą niebinarną. Mamy jeszcze jedną bohaterkę, tylko zapomniałam, jak ona się nazywa. Ja mam dosyć słabą pamięć do imion bohaterów, to jest fakt niezaprzeczalny. Natomiast ona identyfikuje się na końcu książki jako osoba panseksualna, z tego co pamiętam, i też mamy pokazaną jej drogę do odkrycia tej swojej orientacji. To gdzieś tam się w pewnym momencie zazębia z tą drogą Georgii, więc też tak to dosyć ciekawie tutaj wychodzi, te rozmowy między tymi dwoma bohaterkami. Więc tak, i co jeszcze o Loveless? O, to co jest ciekawe, to jest to, że tutaj mamy sporo nawiązań do Szekspira, tam potem ci bohaterowie nasi, tacy najważniejsi, tam Georgia i jej przyjaciele, tworzą nawet klub, taki jakby odłamek takiego koła teatralnego, gdzie skupiają się na wystawieniu sztuki, która się inspiruje, która się opiera na różnych sztukach Szekspira. Więc jak ktoś jest fanem, to też myślę, że to jest ciekawe. Okej, myślę, że przejdziemy do kolejnej książki, o której już wam tak dużo nie będę mówić, bo jest to Felix Ever After, Na zawsze Felix, o którym jest osobny film na kanale, więc was po prostu odsyłam. Ja tutaj nie będę się już rozwodzić. Uważam, że ten film wyszedł całkiem fajnie. To jest trochę taki, miał być vlog z maratonu, wyszła bardziej recenzja tej książki w formie takiej vlogowej, ale przebitki uważam, że są bardzo ładne, fajnie mi wyszły, jestem z nich dumna. Chyba od dłuższego czasu nie byłam tak duma z przybitek we vlogu, także ja polecam zajrzeć, okej? Uważam, że wyszło spoko. Następna książka to jest, tym razem będzie trochę krytyki, poznęcamy się, będzie niepopularna opinia, także przygotujcie swoje palce nad klawiaturę, żeby pisać wściekłe komentarze. Nie no, wiem, że wy tacy nie jesteście, bo jesteście moimi kochanymi widzami i akurat na tym kanale jesteśmy dla siebie nice, więc I hope takich żadnych komentarzy jakiś hejtujących nie będzie, ale możecie oczywiście wyrazić swoją opinię na temat Tego lata stałam się piękna, Jenny Han, czyli jest to autorka trylogii Do wszystkich chłopców, której ja jestem ogromną fanką. Te książki mi się niesamowicie podobały, uważam, że są urocze, wciągające, lekko się je czyta, mają cudowny wątek romantyczny, świetnych bohaterów. W ogóle główna bohaterka to jest na też takich komfort postaci, która jest niesamowicie taka miła i jest jak takie cute pie, ale w takim sensie nienachalnym, że nie czujecie się, jakbyście mieli zaraz wymiotować jak po zjedzeniu zbyt dużej ilości żelków w autobusie na zieloną szkołę, tylko bardziej w takim sensie, że czujecie takie ciepło na sercu. Także ogólnie Do wszystkich chłopców, których kochałam całą tą trylogię, bardzo wam polecam, uważam, że jest fantastyczna, a to mi się nie podobało i jestem bardzo rozczarowana tą książką. Jest to historia tak naprawdę Belly. To wszystko kręci się wokół tego, że ona co roku jedzie nad morze do takiego domku letniskowego razem ze swoją mamą, jej najlepszą przyjaciółką, najlepszą przyjaciółką jej mamy i jej dwoma synami, czyli Jeremiahem
albo Józefem. Ja naprawdę nie wiem, jak ten typ się nazywał. I Konradem, Konrada pamiętam. No i tak naprawdę to jest też jeden z moich problemów z tą książką, czyli że tutaj mamy kilka linii czasowych, tak na dobrą sprawę. Nawet nie są dwie linie czasowe, to jest jakieś z cztery linie czasowe może nawet. Dlatego, że mamy pewne rozdziały, które dzieją się w teraźniejszości i pewne rozdziały, które dzieją się na przykład w momencie, kiedy główna bohaterka miała 11 lat, 12, 13, bo w momencie teraźniejszym ona ma chyba z 15 czy coś takiego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Możliwe, jakby to jest dosyć możliwe. I w ogóle te rozdziały, które są, w których akcja dzieje się w momencie, kiedy ona ma na przykład 11 lat, są bardzo głupio moim zdaniem zatytułowane, bo są zatytułowane dosłownie 11 lat albo 12 lat i to brzmi tak strasznie głupio. Ja tego nie mogłam przeboleć. Czy naprawdę nie dało się tego w jakiś inny sposób określić? Tego, w którym momencie na tej linii czasowej, na tej osi czasu my się znajdujemy, tylko pisząc po prostu 11 lat? Ja nie wiem, czy to tak było w oryginale, czy to tak zostało przetłumaczone, ale brzmi to skrajnie głupio i mega mi się to nie podoba. Ale też mam taki problem z tymi rozdziałami, z samą konstrukcją tej książki taki, że te rozdziały są bardzo krótkie. One mają od 2 do maksymalnie powiedzmy 10-15 stron i w momencie, kiedy mamy dwie strony czasu teraźniejszego, potem na przykład 5 stron w momencie, kiedy bohaterka miała 11 lat i mamy 11 lat napisane na górze strony, potem mamy na przykład, nie wiem, 7 kartek teraźniejszości i na przykład, nie wiem, 3 kartki tekstu, który się dział w momencie, kiedy główna bohaterka miała powiedzmy 13 lat, już nawet nie 11, tylko powiedzmy 13, to totalnie nie da się wciągnąć w tą historię, bo my strasznie skaczemy i tylko tak naprawdę w niektórych momentach to skakanie było uzasadnione tym, że mieliśmy jakieś wydarzenie z przeszłości i potem w tym fragmencie, gdzie cofamy się do teraźniejszości, nie cofamy się do teraźniejszości, tylko przeskakujemy bardziej w przód do teraźniejszości, mieliśmy jakieś nawiązanie do tamtego fragmentu, ale nawet w momencie, kiedy to się działo, to miałam wrażenie, że to było dosyć na siłę, jak na przykład w tym przypadku tej sytuacji, że główna bohaterka dostała tą brązoletkę i potem na jakieś tam urodziny, te kilka lat później, dostała zawieszki do tej brązoletki. No uważam, że to było jakieś na siłę i w ogóle niepotrzebne w kontekście całej historii. Mam nadzieję, że jakby osoby, które czytały tą książkę gdzieś tam niedawno, no pewnie większość osób czytała niedawno, bo ona też niedawno wyszła, to kojarzą ten fragment, więc no na przykład to jest ten przykład takiej sytuacji, gdzie to moim zdaniem było dosyć na siłę. Ale przede wszystkim nie lubię bardzo głównej bohaterki. Ona sprawia na mnie, wybiera na mnie takie wrażenie osoby wiecznie naburmuszonej, której coś cały czas nie pasuje. I wiem, że powstał też serial na podstawie całej tej trylogii, bo to jest pierwszy tom trylogii o zatnym tytule, nazwie Lato. Czyli jest ono to książki, które docelowo mamy po prostu czytać w lecie i ona faktycznie ma gdzieś tam ten wakacyjny vibe, no tego się jej nie da odmówić. Natomiast wracając do głównej bohaterki, no to właśnie jest kręcony serial na podstawie, w sensie już jest nakręcony serial na podstawie tej trylogii, on jest chyba dostępny na Amazon Prime. I w momencie, kiedy widziałam na TikToku, ja ostatnio w ogóle za dużo czasu spędzam na TikToku, to jest fakt, natomiast widziałam na TikToku kadry z tego serialu i w momencie, kiedy ja widziałam tą aktorkę, która grała główną bohaterkę, taką uśmiechniętą i w ogóle, to miałam jakiś dysonans poznawczy, nie potrafiłam sobie dopasować tej radości wymalowanej na jej twarzy z tym, jakie wrażenie na mnie ona wywarła w książce, bo jakby to były totalnie dwie różne osoby, miałam wrażenie. Główna bohaterka zachowuje się bardzo nieokej często w stosunku do pozostałych postaci, szczególnie w stosunku do Konrada, który jej się podoba. No w momencie, kiedy ona ma tego tam swojego chłopaka, który nie pamiętam w ogóle jak on się nazywał, bo on też był dosyć w ogóle jakąś taką nijaką postacią, ale jakby wyty piaro, czego ty chcesz od tego Konrada? O co ci chodzi? Jakby masz tego swojego chłopaka, to po prostu go miej. Zresztą wobec tego chłopaka też zachowywała się bardzo nie okej. Dlaczego ona chodzi z nim w związek w momencie, kiedy cały czas wie, że jej się podoba Konrad? Jaki to w ogóle ma sens? I też często było tak, że głównej bohaterce nie pasowało jakieś zachowanie tego chłopaka. I oczywiście zamiast z nim o tym porozmawiać, to miała jakieś takie myśli w stylu: Boże, jak można tak robić? Powinien się domyślić, ale on jest irytujący. I jakby to jest, było bardzo irytujące. Także no z główną bohaterką się zdecydowanie nie polubiłam. Poza tym też moim zdaniem ta książka trochę nie ma fabuły. Nic z niej za bardzo nie wynika. Możliwe, że patrząc na całą potem trylogię, patrząc na historię, na którą się składają wszystkie trzy części, ona faktycznie ma jakiś tam, nie wiem, powiedzmy morał, w sensie coś z niej wynika, o czymś ona opowiada, natomiast patrząc tylko na pierwszą część, to jest trochę taki
zlepek po prostu fragmentów jakichś flashbacków z poprzednich lat, trochę teraźniejszości, kilka wątków, ale w sumie żaden nie jakoś bardzo rozwinięty. Zakończenie oczywiście takie, żebyśmy chcieli sięgnąć po kolejny tom, ale ja raczej tego nie zrobię, bo z wyjątkiem wakacyjnego klimatu tak naprawdę mi się tutaj za bardzo nic nie podobało. No ewentualnie jeszcze to, że tą książkę się całkiem spoko czytało, ale też nie miałam totalnie takiego poczucia w żadnym momencie, że chcę wiedzieć, co jest dalej, że chcę, nie wiem, że mnie jakoś to wciągnęło, że nie mogę się oderwać. Szczerze mówiąc, ja tą książkę porzuciłam w pewnym momencie, gdzieś tam koło setnej strony, na jakieś półtora tygodnia. Jak do niej wróciłam, w sumie jakby nic się nie zmieniło, dalej mi się średnio chciało czytać, ale dokończyłam, bo myślałam, że coś się zmieni, nie zmieniło się, no i też chciałam wam o tej książce trochę powiedzieć. Także w ten sposób to wygląda. No ja jakoś ze swojej strony bardzo nie polecam, zupełnie to do mnie nie trafiło, ale wiem, że wielu osobom się podoba, także... Jak szukacie czegoś na lato, to ja wam no, ze swojej strony tego nie polecę, ale możecie spróbować przeczytać. Może akurat wam przypadnie do gustu. Możliwe, jakby kiedyś gdzieś tam, nie wiem, na przykład bym posiadała przypadkiem Amazon Prime, to może obejrzę ten serial, tak z ciekawości, ale też raczej bym nie sądziła. I ostatnią pozycją jest Patience, Alice Osman. I w przypadku Patience'a myślę, że wam po prostu tutaj wkleję fragmenty vloga, który ostatecznie nie pojawi się na kanale, bo mi nie wyszedł, w sensie mam za mało materiału, plus też nie było żadnych przybitek. Natomiast opowiadałam wam tam o Patience'ie. W momencie czytania jest tam fragment i potem już po skończeniu książki, gdzie no ja tam po prostu wylewam te wszystkie swoje emocje, mówię wam świeżo po skończeniu książki, w trakcie jej czytania, więc to wszystko jest takie najbardziej autentyczne i najbardziej miarodajne i możecie jakoś tak, myślę, że jakbym wam teraz o tym opowiedziała, to już by to nie było z taką pasją i bym nie zwróciła uwagi na tyle szczegółów, na które zwróciłam gdzieś tam uwagę w tamtych fragmentach, więc po prostu najlepiej będzie, jak wam je puszczę. Jest to Patience, Alice Osman. Jestem tutaj na 233 stronie z 360, powiedzmy około, które ta książka posiada. Jest to książka, której główną bohaterką jest Victoria Spring, Tori, czyli siostra Charlie'ego Springa, głównego bohatera serii komiksowej Heartstopper. I bardzo dużo osób w ogóle jest fanami postaci Tori. I tutaj mamy więcej o Tori. Możemy się więcej o niej dowiedzieć, tym bardziej, że ta historia jest pisana z perspektywy pierwszoosobowej. Pojawia się tutaj nam też postać Charlie'ego, dowiadujemy się o nim trochę więcej. Ale jeśli chodzi o samą fabułę tej książki, to cała akcja obraca się wokół tajemniczej grupy o nazwie Patience, która prowadzi własnego bloga i tak naprawdę głównie w ten sposób komunikuje się z uczniami szkoły, do której chodzi Tori. I jest to grupa, która działa w tej szkole, organizuje różne takie akcje. Natomiast potem to przechodzi w takie poważniejsze akcje i to już nie do końca jest coś w stylu jakiegoś takiego, wiecie, durnego żartu. Tylko faktycznie ma to jakiś większy wpływ na tą społeczność szkolną. Też podejrzewam, że na końcu się dowiemy w końcu, kto stoi za tymi wszystkimi rzeczami, kto należy do tej grupy Patience, czy może to jest jakaś jedna osoba, czy faktycznie to jest kilka osób. O co tutaj w ogóle chodzi, jaki to ma związek z naszą główną bohaterką. Jeśli chodzi o postać Tori, to ja się bardzo chcę dowiedzieć, o co chodzi, bo mi się wydaje, że Tori cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne. Ona jakby na pewno nie jest wszystko okej. I tym bardziej też taką rzeczą, która mnie dosyć mocno ubiera, to jest to, że nikt nie stara się jej pomóc. Ona nie dość, że w ogóle nie ma za bardzo przyjaciół, bo w sumie jedna przyjaciółka, jaką miała, ostatecznie okazała się po prostu zdrajcą jednym podłym. Ale też na przykład jakieś nauczyciele, rodzice, oni widzą, że coś jest nie tak. Ona na przykład, nie wiem, śpi do 15 albo nie chodzi w ogóle na lekcje, tylko cały czas przesiaduje w świetlicy szkolnej. Cały czas mówi, że życie jest smutne, wszyscy dookoła są smutni i ta cała książka też jest tak bardzo tym smutkiem przepełniona. Dodatkowo ma takie bardzo zaniżone poczucie własnej wartości, wydaje jej się, że nikomu na niej nie zależy, że ona w ogóle nie jest istotna i że tak naprawdę jest cały czas sama, mimo że są niby dookoła niej osoby, które starają się gdzieś tam wejść z nią w jakąś relację. Tylko ona po prostu te osoby odpycha od siebie i tak naprawdę mamy tutaj tylko jednego bohatera, który się nie poddaje w pewien sposób i próbuje jednak jakoś się nią zaopiekować też w pewien sposób, ale przede wszystkim utrzymywać z nią jakiś kontakt. To jest to określenie, którego mi brakowało. Natomiast właśnie rodzice czy nauczyciele jakby widzą, że coś jest nie tak, ale po prostu to, co oni mówią, to jest tak
krzywdzące. Na przykład mamy ojca Tori i on jej mówi, że powinna się bardziej postarać i że jest smutna dlatego, że się nie stara. Albo nauczyciel jej mówi, że... Czekajcie, w ogóle to było dosłownie kilka kartek dalej. O. Jeśli będziesz nadal godziła się z tym, że tego nienawidzisz, w sensie tutaj, że ona mówi, że nienawidzi szkoły i chodzi do szkoły, nigdy nie zechcesz tutaj być, nie możesz zrezygnować z nauki, nie możesz być taką defetystką. I w jaki sposób ma to jej jakkolwiek pomóc? Co jest nie tak z tymi ludźmi, to mnie naprawdę bardzo zastanawia. O czym ja chciałam jeszcze wspomnieć? A, że to jest książka z 2016 roku, w sensie wydana w Polsce w 2016. A tak ogólnie miała swoją premierę właśnie, ciężko powiedzieć, bo z jednej strony mamy tutaj podany rok 2014, ale z drugiej Alice Osman urodziła się w 1994 i jako 17-latka zadebiutowała powieścią Pasjans. Więc to mi się trochę nie klei. Bo to by znaczyło, że ta książka wyszła kiedy? Wow, kiedy ona miała 20 lat. Może będę ją jakoś tak trzymać ostrożnie, byłoby fajnie. Kiedy ona miała jakoś tak z 20 lat, a nie 17. To, co jest, takie zauważyłam charakterystyczne do takich starszych książek właśnie z okresu tak 2010-2015, to jest to, że tutaj jest bardzo dużo odniesień popkulturowych. Mamy tutaj na przykład wspomniane o Sherlocku, tym serialu BBC. I moje fanowskie serduszko od razu wywinęło trzy koziołki, kiedy to zobaczyło, także od razu jakoś tak się bardziej polubiłam z tą książką. Mamy też w ogóle na samym początku taką rozmowę na temat shipu Draco Malfoy i Harry Potter, którego ja nigdy nie rozumiałam i jakby miałam takie... To nie ma żadnych podstaw, dlaczego ludzie to robią, dlaczego ten ship w ogóle istnieje. Tutaj jest to w jakiś sposób wyjaśnione, także też czegoś się nowego, powiedzmy, dowiedziałam. Mamy tutaj też coś tam o Gwiezdnych Wojnach i tak dalej. To jest, uważam, fajne, to tak chciałam też o tym wspomnieć. Coś jest takiego dziwnego w tej książce. To nawet nie do końca chodzi o to, że Tori ma jakiś problem, ewidentnie ma jakiś problem. Ta książka jest przepełniona smutkiem. Mamy postać Michaela Holdena, to jest właśnie ta osoba, o której wam wspominałam, że on stara się utrzymywać jako jedyny z nią kontakt. Natomiast Michael Holden jest też cholernie dziwny. On... Jakby nic się w ogóle nie klei w tej jego postaci i mam wrażenie, że on jest jakiś bipolar, on ma co najmniej trzy różne osobowości. To był w sumie taki mój strumień świadomości, to wszystko, co gdzieś tam mam do powiedzenia na jej temat, ale jakoś tak nie jestem w stanie ubrać w słowa, czy jakoś określić się, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Skończyłam Pasjansa wczoraj i powiem wam tak. Ta książka jest po prostu strasznie dziwna i czytając ją miałam takie poczucie ogromnego odrealnienia i nie miałam takiego poczucia, jak zazwyczaj w sumie przy czytaniu książek, że teoretycznie to mogłoby mieć miejsce, to mogłoby się zdarzyć. Tutaj zupełnie czegoś takiego nie czułam. Miałam takie wrażenie, jakby ta historia mogła się dziać na przykład w uniwersum snów i to by jakoś tak lepiej pasowało, bo w rzeczywistym świecie ona nie miałaby totalnie prawa bytu ze względu na wiele elementów. Tutaj dużo rzeczy dzieje się, tak mam wrażenie, bardzo randomowo i jest... jakieś to jest wszystko takie nieskładne. I może to jest kwestia po prostu tego, że to jest z perspektywy pierwszoosobowej, a Tori jednak ma jakieś tam się ostatecznie okazuje faktycznie problemy psychiczne. Czy to jest, nie wiem, kwestia tłumaczenia też, to jest też rzecz, którą biorę pod uwagę. Czy mi się podobało? Ogólnie raczej tak, bym oceniła na takie 8,5 na 10, jest tutaj sporo cytatów, takich fajnych zdań, które gdzieś tam zapadły mi w pamięć i w ogóle jest tutaj takie jedno zdanie, które wywołało we mnie jakieś tak masę emocji, a nie było jakieś takie ważne w kontekście fabularnym, tylko po prostu było na tyle ciekawie zbudowane i chyba nigdy jeszcze nie miałam takiego, chociaż może przy Niewidzialnym Życiu Adleru, ale to raczej rzadko mi się zdarza coś takiego, a tu się zdarzyło, więc też jest to na pewno ciekawe. I też jest tutaj kilka takich aspektów życia Tori, z którymi się utożsamiam, niektóre jej przemyślenia są takie, że ją bardzo dobrze rozumiem. I też na pewno warto jest wspomnieć o tym, że jest to historia niezwykle oryginalna i jest bardzo dobrze skonstruowana, dlatego że próbujemy się przez całą książkę tak naprawdę dowiedzieć wspólnie z bohaterami, kto stoi za tą grupą pasjansa. I ostatecznie odpowiedź jest ekstremalnie banalna, ale za cholerę bym na nią nie wpadła. No, nie byłoby opcji, bo tak dobrze autorka tutaj to wszystko wykreowała, więc...
podobało mi się, tak jak mówię, książka uważam, że jest dobra, cieszę się, że przeczytałam. Wam też polecam, szczególnie jeśli jesteście właśnie fanami postaci Tori, ale nie będzie to jakaś moja ulubiona pozycja i też po prostu jest strasznie dziwna i dlatego myślę, że też warto się z nią zapoznać, bo po prostu to jest coś takiego, czego ja wam nie jestem w stanie opisać, to trzeba samemu przeżyć. Okej, także to by było tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wam się podobał, że się wam go fajnie oglądało. No i w ogóle w czasie mojej nieobecności były już wyniki egzaminów ósmoklasisty. Mi poszło całkiem okej, to jakbyście byli ciekawi gdzieś tam moich odczuć. Z matematyki angielskiego jestem bardzo zadowolona, chociaż na matematyce zrobiłam jeden głupi błąd, a tak to miałabym 100%, więc trochę przypał, ale i tak jakoś tam dużo mi to chyba nie zmienia, jeśli chodzi o punkty, które dostanę za ten wynik. Natomiast z polskiego jestem tak średnio zadowolona, jak mi poszedł. Uważam, że mogło być lepiej. Coś tam po prostu nie pykło i dostałam w ogóle 0 punktów za język w rozprawce. I nie wiem, będę to jakoś jeszcze rozkminiać, jak będę miała chwilę czasu, ale nie wiem dlaczego, czy naprawdę aż tak źle to było napisane. Jest to możliwe akurat. Nie jestem jakąś jedną z tych osób, które są w stanie przepięknie rozprawkę napisać, tylko za każdym razem, jak ja tą rozprawkę piszę, to mam wrażenie, że mój styl pisania się nie zmienił od kiedy byłam w trzeciej klasie i to jest troszeczkę dołujące. Tym bardziej, że będę szła na humana, także pozdrawiam. Natomiast jestem zadowolona z tego, jak mi poszły egzaminy. Uważam, że jest git. Prawdopodobnie dostanę się do szkoły. Okej, tu mam butelkę z wodą, to ona tak szczeliła, ja może ją odłożę. Prawdopodobnie uda mi się dostać do szkoły pierwszego wyboru. Jest to cisowianka, woda niskosodowa, niegazowana, ale to jest tak naprawdę kranuba krakowska. Kranuba krakowska to jest najlepsza woda, ja myślę, tak sobie, bo jest w ogóle za darmo. Bo jak się mieszka z rodzicami, to jest za darmo, tak? No i co, ja już nie gadam i po prostu się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!